Na przykład taką cudowną nagrodę Grammy dostałam od moich fanów na urodziny. Już nie pamiętam które, ale bodajże rok temu, czyli 19. Moi fani to wyjątkowe jednostki, podobnie jak ich idolka, czyli ja, gdyż jako jedyni właściwie nie tyle co kochają mnie za muzykę, bo tak nie jest, ale za całokształt. Stwierdziłam, że muszę być, bo no, jakoś zobaczyłam Dodę pierwszy raz w barze. I już wtedy stwierdziłam, że potem usłyszałam piosenkę Jagę, tyle jest do Jagi. I stwierdziłam, że to jest chyba to, czego chciałabym słuchać, czego, na co chciałabym jeździć. No i tak się teraz toczy. Jeżdżę już 7 lat. Lana, lana, do dobrej Tomach, lana, lana, ciągle jara mnie, lana, lana. Na koncerty Doroty jeszcze od 2005 roku, pewnie jak większość fanów, pierwszy koncert odbył się w moim mieście w Grudziądzu, to było 23 maja 2005 roku. Każdy wie, jeszcze wtedy Virgin, okres Jagi, Znak Pokoju, festiwale, stres związany z festiwalami, wysłane niezliczone ilości SMS-ów oraz nadwyrężone kciuki. Dobra! Wasza gwiazda surfowana. Witajcie. Dziękuję. Przedział wiekowy jest rozstrzelony. Cześć, jestem Ginga, mam 18 lat. Cześć, jestem Hania, mam 20 lat. Cześć, jestem Mieszko, mam 20 lat, jestem studentem dziennikarstwa. Cześć, nazywam się Aga, mam 21 lat. Cześć, mam na imię Danka. Na koncerty Dody jeżdżę od 2006 roku. Pierwszy raz na koncert zaciągnęła mnie córka. A nie jest łatwo zdobyć pierwsze miejsce w pierwszym rzędzie już grubo po 50, bo naprawdę poturbować się w tej sytuacji nie jest kolorowo. Każdy chce być w pierwszym rzędzie. W 2007 roku miałam okazję spotkać się pierwszy raz z Dodą po jej występie w Sopocie, kiedy prowadziła festiwal. I sam kilka minut z nią rozmawiałam, a tydzień później pojechałam na koncert do Campinosu. Podałam jej zdjęcie przez głowy ludzi, podałam jej zdjęcie do podpisu, a ona odezwała się do mnie po imieniu. Wtedy byłam w takim szoku, że nie wiedziałam, jak się nazywam. Doda mi napisała markerem, a punkt tatuażysta mi go. Wow! Bardzo kocham swoich fanów. Totalnie się w nich zakochałam. No i tak jest do dziś. Dodę poznałem w 2005 roku, czyli dawno temu, kiedy grała koncert w mojej rodzinnej miejscowości. To był rok przed barem i miesiąc przed Sopot Festiwalem, który wygrała. No i potem zakochałem się. Jako przyszły dziennikarz uważam, że dziennikarstwo w Polsce jest na tragicznym poziomie. Nie doceniamy po prostu tego, co mamy. Nie szanujemy artystów, ludzi, którzy starają się zrobić coś w Polsce, którzy wnoszą coś nowego. No po prostu brak szacunku, brak profesjonalizmu moim zdaniem, brak obiektywizmu dodatkowo. Bez was bym zginęła! Potrafi pokazać, że warto realizować swoje marzenia. Taka pozytywna postać, wbrew pozorom tej nagonki mediów. O Boże! Niezwykle się cieszę, że staram się powodem tego, aby wiele z moich fanów poznało się nawzajem, aby przez lata wspólnych koncertów i jeżdżenia na nie wytworzyła się między nimi nierozerwalna przyjaźń. Widzę właśnie fajne, że dzięki Dodzie poznaliśmy się i możemy zwierzyć się sobie i możemy też polegać.